Podłączenie integracji systemów ERP do systemu Baselinker wygląda nieco inaczej niż podłączenie np. sklepu albo integracji kurierskiej. Systemy ERP to są bardzo rozbudowane programy magazynowo-księgowe. Są to duże programy, gdzie możesz prowadzić swój magazyn, gdzie możesz mieć produkty, gdzie możesz np. wystawiać również dokumenty sprzedaży. Żeby móc do Baselinkera podłączyć system ERP, potrzebujesz jeszcze jednego programu potrzebujesz tak zwanego integratora. Zanim jednak dodasz system ERP do BaseLinkera, musisz zadać sobie dwa podstawowe pytania. Czy chcesz, żeby to w systemie ERP był twój magazyn i żeby stany magazynowe były wysyłane z ERPa do BaseLinkera? A następnie dalej, ponieważ jeżeli stan magazynowy będzie przesłany z systemu ERP do BaseLinkera, to ty następnie możesz te stany magazynowe przesyłać dalej do sklepów, do kont Marketplace. Drugie pytanie, czy chcesz, żeby w systemie ERP tworzone były dokumenty sprzedaży, faktury oraz paragony? Jeżeli odpowiedź na te pytanie brzmi tak i tak, no to musisz taką integrację podłączyć. W zakładce integracje w systemie Baselinker po kliknięciu dodaj integrację zobaczysz, że istnieje osobna grupa integracji dedykowana systemom ERP. Te integracje tutaj są jednak jedynie informacją poglądową. To znaczy, że w tym miejscu, dodając integrację, my nie ustawiamy tego, jak to połączenie ma być nawiązane. Tutaj zobaczysz jedynie informacje, jakie integratory, czyli te dodatkowe zewnętrzne programy, są do dyspozycji w momencie, gdybyś taką integrację chciał dodać. Zróbmy to na przykładzie kilku systemów ERP, zaczynając od jednego z najbardziej popularnych w Polsce. Subjekt Geta. Po wyborze tej integracji zobaczysz listę integratorów, których możesz użyć: Sublinker, Integratory.pl, Mo.pl i Merch. Masz tutaj napisane, jakie funkcje mają te integratory, czyli inaczej mówiąc, co one mogą zrobić. Czy one tylko przekazują zamówienia z BaseLinkera do ERPA? Czy one również synchronizują stany magazynowe oraz ceny? czy mogą na przykład przekazać fakturę, która jest utworzona w systemie ERP do baselinkera. Zanim podejmiesz decyzję, zanim wybierzesz konkretny program, konkretny integrator, koniecznie skontaktuj się z daną firmą, powiedz jakie masz wymagania, czego oczekujesz, na czym tobie zależy, tak żeby mieć pewność, że dany program spełni twoje wymagania. Tutaj na przykład w przypadku integratorów.pl masz napisane, że automatycznie zamówienia są przekazywane z baselinkera do subiekta i tworzone są dokumenty. ZK plus od razu dokument sprzedaży, faktura albo paragon, czyli zamówienie wpada do baselinkera, od razu pojawia się w subiekcie, tworzony jest dokument sprzedaży, tworzony jest dokument, w, przy, w tym przypadku ZK. Inaczej to może wyglądać w innych programach. Tutaj masz też różnicę w cenie. Niektóre integratory mają miesięczny abonament, inne mają, inne mają tylko jednorazową opłatę. Po wyborze odpowiedniego integratora musisz również sprawdzić, czy dany integrator tworząc fakturę albo paragon w swoim systemie, w swoim systemie ERP, tak jak mamy tutaj na przykład w subiekcie, czy on tą fakturę wysyła. Czy ta faktura wysyłana bądź paragon jest przez integrator, czy może to jest przekazywane do systemu BaseLinker i dopiero BaseLinker ma wysłać maila z dokumentem sprzedaży. To jest kolejna rzecz, na którą musisz też zwrócić uwagę i sprawdzić przed wyborem odpowiedniego integratora. Po dodaniu odpowiedniej integracji, po skonfigurowaniu integratora. Które, która to konfiguracja odbywa się poza systemem baselinker, ponieważ pamiętaj, że jest to zewnętrzny program. To jest po prostu inny, zupełnie oddzielny program komputerowy, który instalujesz na komputerze, gdzie masz system ERP i tam go konfigurujesz. Większość firm oferujących integrator pozwala samodzielnie konfigurować integrator, bądź pomaga przy tej konfiguracji. Jeżeli będziesz miał problem, możesz zgłosić się do, naszej, do naszego działu wdrożeń. Każdy jednak integrator, każdy program wygląda inaczej. Zobaczmy inną integrację, na przykład Komarch Optime. Tutaj mamy już zobacz inne programy, inne firmy. ElTes, Grafom i mamy jeszcze na dole CDN Partner. I na końcu e-merge. Cztery opcje szczegółowo wypisanymi informacjami jak wygląda komunikacja między właśnie tym integratorem a systemem BaseLinker. Idąc dalej, możemy jeszcze sprawdzić kolejny popularny, kolejny popularny system ERP, a mianowicie WAPRO. W tym miejscu mamy WAPRO no i w przypadku WAPRO do wyboru masz integratory i Merge Emo KID WAPRO, czyli również mamy cztery programy cztery integratory. Zasada działania każdego z tych integratorów jest bardzo podobna. Zamówienie, które wpada do systemu BaseLinker, jest prawidłowo rozdzielone na wybrane statusy. Na przykład paczkomata, Allegro bądź cokolwiek innego. Z wybranego statusu, co ustalamy w danym programie, w danym integratorze, przekazywane jest do systemu ERP. Po tym jak zamówienie przekazane jest do systemu ERP, to w polu dodatkowym 1 albo polu dodatkowym 2 Pojawia się informacja o utworzonym dokumencie. To może być WZK, to może być ZK, to może być od razu faktura albo paragon. Masz wtedy pewność i wiesz, że to zamówienie zostało przekazane do systemu ERP. Dodatkowo, jeżeli system ERP utworzy dokument sprzedaży, faktura albo paragon i ten dokument będzie przekazany do systemu BaseLinker, to tutaj na karcie zamówienia pojawi się ta faktura. Pamiętaj, że jeżeli system ERP przez integrator wgra tą fakturę jako plik PDF, to ta faktura może być wysłana w załączniku w mailu i będzie wysłana, jeżeli w dalszym kroku w szablonie e-mail masz dodane jako załącznik fakturę. Dodatkową funkcją systemu ERP jest kopiowanie produktów, które masz w magazynie w systemie ERP do baselinkera. Większość integratorów pozwala na utworzenie w magazynie BaseLinkera wszystkich produktów, które aktualnie masz w systemie ERP. Zazwyczaj robi się to jednokrotnie bądź po prostu za każdym razem, gdy dodajesz nowy produkt do systemu ERP. W integratorze ustawiasz synchronizację stanów oraz cen między systemem ERP a magazynem BaseLinker. Dzięki temu w BaseLinkerze masz aktualne stany, które masz w systemie ERP. Następnie produkty, które masz w magazynie BaseLinkera, powiązujesz, o czym mowa będzie w kolejnym rozdziale, z aukcjami na Allegro, jakimkolwiek innym koncie marketplace bądź sklepem. Ustawiasz wtedy bezpośrednio w integracjach każdego marketplaceu i sklepu synchronizację stanów z BaseLinkera do marketplace albo do sklepu. A są to de facto stany, które masz w systemie ERP.